patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emchyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biciem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Witam was bardzo serdecznie. Ani gry, ani głównego bohatera przedstawiać nie trzeba. Zapraszam was na fajną przygodę, którą troszeczkę rozegrałem na pierwszej podstawowej mapie. Zobaczmy, jak będziemy podróżowali przez ten świat razem.
Mam nadzieję, że wstęp wam się podobał. Przechodzimy do gameplayu chyba. A, to był... On chyba śnił. Tu jeszcze scenka z gry. Nie będę wam przesuwał scenek. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. No, teraz my przejmujemy kontrolę nad naszą postacią. Mam nadzieję, że powiedzą mi, co mam robić. Minimapa, lista aktualnych zdarzeń, zadań do wykonania. Aha, rozumiem. Cholera, jednak ładna ta nasza przełęcz. Aha, czyli mam tutaj przeszukać coś, tak? Znajdź klucz. Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Hmm. Czyżby... Tutaj? Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Mhm. Bieliznę. Okej. Tutaj nic nie możemy zrobić. Tam coś jest, ewidentnie. Bez i agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. No tak. Klucza szukam. Jak do tego podejść? Kurde, bo nie mogę. Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. No już lecę, poczekaj. Aha, i podejść do drzwi i tam je otworzyć. W ten deseń. Aha. Mogę tutaj coś przyspieszyć? Nie, no nie mogę. Widocznie to jeszcze fabularnie idziemy. Aha. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Będę sobie łykał od czasu do czasu kawki. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu.
Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. No, może tą opcję wybierzemy. Jak tu się nie wściekać? Nic po nim musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Dobra jest. No. Dobra jest. Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Tutaj cokolwiek powiemy lub jak się zachowamy, o to będzie miało wpływ na cały nasz gameplay. Tak będzie nam się układała gra. Tą grę można skończyć albo przechodzić na wiele różnych sposobów, więc to, co robimy, to, co mówimy, tak jak się zachowujemy w danych sytuacjach, później będzie miało wpływ na losy naszego bohatera. Dobra, zróbmy tak, no. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Tak jest. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Tak, przez mury, czemu nie? Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Chyba ja też. Spadniesz. Ja też muszę to przejść, patrzcie. Pyk. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. To nie tędy, tak? A, tamtędy. Ciri, bez wygłupów. A tak? Daliśmy radę. Po schodkach? Tutaj? Pyk. I... A, tędy, dobra. Kurde, no. Tutaj, tutaj, dobra. Tędy. A skoczmy. Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. No jasne. Jak będę duża, to ci pokażę. Aha, i wtedy będzie szybciej, dobra. Ładnie skoczył. Aha, i tutaj będziemy przechodzili chyba trening, tak? Masz coś do powiedzenia, moja panno?
że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. No tak. Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy. My będziemy się uczyli, dobra. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. No. A i daleko choćby do poziomu nowicjusza. Chciałbym się dobrze zapoznać z tymi tutaj sterowaniem. Wyciągnij miecz, Geralt. I znaki mam. Aha, dobra, okej. Jedynka albo C. Na razie C. Aha, jedynka. I Z, aby zaznaczyć cel. O kurde. No dobra. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia. Nie oszczędzaj się. Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panna. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Odbić. Dobra. Rozumiem. Rozumiem. Aha, i to jest odbicie, dobra. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Wsad i alt, dobra. A, i skok to będzie. Ty, fajne. Kurde, to nie wiedziałem, no. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Dobra, już jeszcze raz, no. Zaatakuję i... Okej. Okay. Aha, i mam go zablokować, dobra. Blokujemy, no blokuję, robię co mogę, nie? Staruszek zasnął w trakcie lekcji. Duka, duka! A! Takie rzeczy. I walka teraz, dobra. Teraz walka. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Od Quen. Dobra, mamy Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Fajne! Dobra. Rzuć igni, Geralt. Aż polecą iskry. Igni. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Teraz znak igni. Geralt, no dalej! Fajne to jest, ty! Teraz Arad. Patrz, Ciri. Art każdego wy... Kolejna akcji. Dobra. Okej, teraz akcji. Ja się dopiero tego uczę, serio. I co? I akcji. Tak
Ciri potrafi zamącić w głowie. O! Ciekawe, ciekawe. Teraz Irden, pokaż jej teraz. Poczekaj, teraz Irden. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Co ty wyrabiasz? Będzie szybko i boleśnie. I co, skończyliśmy? Aha, mamy iść tutaj, dobra. Aha, i teraz mam tam rzucić, dobra. To jest jeden. Dobra, starczy. Trening dowolny. Jak dowolny? Znaczy jak dowolny? Co dowolny? No, pokazałaś mu, dziewczyno. Złaś stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Mhm. Pewnie jest tego sporo. Ciri. Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co ona tutaj wykuła? Co to? O kurczę. O rzesz. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! O kurde. Łach, to był sen chyba. A, on śnił. Kurde, tak właśnie mi ta, ten początek tak mi nie podchodził. Mówię, co jest? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Powiedzmy mu. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. No, jeszcze spróbujmy. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru.
Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Pora jechać. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. nie. To prywatna sprawa. No właśnie. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca. Ale może to i lepiej. Mhm. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. O, będzie jakaś walka? O kurcze, pierwsza moja walka, ty. Poczekaj. Pierwszy poziom. Czyli mogę zakładać, że są mocniejsze, prawda? Gul. Ostro. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. Pasek adrenaliny znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Aha, czyli ten. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużywają je. Po skończonej walce poziom adrenaliny zacznie stopniowo opadać. Chyba, że znowu zaczniesz walczyć. No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Patrzcie, kto leci. Gdzie ty jesteś? Płoteczko. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Aha, i mogę tutaj kierować. Można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mm, a wiedział, że żywych też jedzą? A nie, to tam lecimy, czekaj, kurde, to ja pomyliłem się. No dobra, no, ale jedźmy. Mam wciśnięty i to jest taki cwał. Zdaje się, wojna dla naszych toczy. No faktycznie, naszych. No. Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radowida. Teraz Galo. Mary i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Aha, tutaj coś mnie... Filmik mnie przejął. Okej. Okay. Jedziemy? Na pomoc! O. Na pomoc! O kurdenson. Wielkie... Ty zjadł konia jakby... Myślałem, że ja będę z nim walczył, ale... To robi komputer.
Ty, konia całego. No dobry jest. Poleciał? No poleciał. Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Kurde, no nie będę brał od faceta teraz. Nie. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. Tak, dokładnie. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. No, mówią też, tak. Że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? O. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Gospodyni, to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej rzetniej, takiej chłodnej, wiesz. No. Prosto z piwniczki. No tak. To jedźmy. O, wsiadaj. A i do bestiariusza mogę zajrzeć. O, popatrz, mamy tak, postać. A, tutaj tego używali. Czyli to jest do medytacji. Postać zadania. Mapa świata. Ekwipunek. Aha, i to są, rozumie, tu jest żywotność, tam są rzeczy, które posiadam. Tutaj możecie to poczytać oczywiście, przedmioty fabularne, alchemiczne, przedmioty dla płotki, między innymi, eliksiry. Aha, i elementy pancerza. I możesz rozmieszczać te rzeczy tutaj. Aha, bo tu mam jeszcze na środku taki pasek pod napisem ekwipunek. Miecz, taki jaki mam miecz, bełty. Na razie chyba ich nie posiadam, albo posiadam, ale jakieś słabe. I jakieś jedzenie. No i kieszenie są jeszcze. Aha, i potem, rozumiem, statystyki mogę jeszcze podpatrzeć, czyli... Aha, coś takiego mamy. No, rozumiem. No to wszystko, z tego wszystkiego będziemy korzystali, to na pewno. Alchemia. Dość ciekawy dział, widzę. Aha, rozumiem. Ja to sobie rozwinę, żeby mieć do tego dostęp. Będziemy w miarę możliwości to realizować. Tutaj co mogę zrobić, żebym widział po prostu, co mogę, czego nie mogę. Książki, jeszcze żadnej żeśmy nie zebrali. Postaci będę wam przedstawiał na bieżąco, z czasem będę wam to wszystko pokazywał. Tu jest samouczek, możemy w razie w się czegoś dowiedzieć. A tutaj mamy pierwszego potwora, gryfa. Fajne. Jeszcze chciałem wam pokazać gula. Tutaj możecie sobie z prawej strony poczytać na ten temat. Tak samo jak grywka też możecie sobie poczytać, zatrzymać film, przeczytać. Kurde,
To tutaj jest całkiem rozbudowane. Tutaj jest tak, no tam Cyrilla, wiadomo. Eskel. Teraz Geralt z Rivii. Teraz Jaskier. Ale jeszcze go nie spotkaliśmy. Czyli to są postaci, które dopiero napotkamy w takim pierwszym. Bardzo ciekawe. Wesemir. No i oczywiście Yennefer, nie? Ta jego laska, niby. No dobra, no to co? Dalej. Moi drodzy, jedziemy do tego gospodarstwa, tak? Do tej gospody, znaczy. Ej, no zakręcaj, kurde, coś. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Piekielnie grzmi oki. A i tutaj sobie stajemy, ta? No proszę. W ogóle nie patrzy na kobietę. No ale takie czasy. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Wszyscy. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Tak, bo ich tam nie lubili za bardzo. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Dawaj, co masz, kurde. Ale spróbujmy z nią pogadać. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Aha. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. No niby ta. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się.
Aha, czyli możemy przelecieć się popytać. A co ty w ogóle masz? Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Ach, rozumiem. Aha. Czyli możemy kupić jedzenie w razie W. Na razie tego nie będziemy robić. Na razie jedzenie jest. Dzięki za towarzystwo. Dzięki, to wszystko. Trzymaj się. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Całe ze czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Pogadajmy. Szukam kogoś. Koniec języka za przewodnika. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Nie, nie lubię go. Może byśmy spróbowali właśnie ten akcji wykorzystać, nie? Dalej, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. No, uważaj, chłopie. No dobra, okej. Okay. Tutaj pogadanka no nam nie wyszła za bardzo. Jeszcze raz. Są cztery może fakcje. Się... Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Ja spróbuję zagrać, zobaczymy. Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Pogadajmy z nim. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Dobra, no to tyle, tak? Muszę iść. Bywaj. Ale... Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. W sumie, kurde... Dobra, możemy zagrać. Zobaczymy, o co Caman.
sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. I tutaj mamy panel do gry. Aha, rozdajemy karty. To możemy pominąć. Dawanie... Aha, czyli... W górnym rogu są te siły. Tutaj mamy jednostki, jakiego to są gatunku. Czy to są oblężnicze, czy dalekiego zasięgu. Kurde, fajne karty. Niektóre karty mają specjalne zdolności. Aha, i te do siły na przykład ma dodatek. Rozumiem. Dwie karty możesz wymienić. No ale na razie nie mam ani na co wymieniać, ani czego wymieniać. Rozumiem, rozumiem, dobra. Jak chcecie, to możecie sobie zatrzymywać i czytać oczywiście, nie? Ja rozpocznę może na razie od jednostek oblężniczych. No tak, bo muszę mieć tutaj więcej punktów, to się akurat domyśliłem. A, i mogę spasować. Aha, ale dobra, okej, rozumiem. Czyli musimy zrobić tak, żeby po prostu mieć jak najwięcej punktów. On mi teraz położył kartę pogodową, która zmniejszyła liczbę punktów moich jednostek, ale już to nadrabiamy. Kurde, no w sumie to mam deszcz i mam ten, czyli ja bym poszedł na razie w to, wiesz? Dawaj 4. Bo to i sobie robię krzywdę, bo on i sobie i mi zrobił, patrz. No dobra, ale spokojnie. Zróbmy to tak. Ja widzę, że on wykorzystuje te karty pogodowe. No ja nic innego oprócz... Dobra, zróbmy. No, tą jednostką oblężniczą tutaj rzucimy. Aha, teraz my. Może... nie, może jednak... Albo dobra, niech będzie on. Dobra. Niech on będzie. Kurde, 17 do 9. Ciekawie. To mam tutaj. Mogę tak rzucić. I to została mi jedna jedyna jednostka. Teraz pytanie. Muszę tutaj położyć po prostu. No tak, no mój. Nie, no ja mogę tylko spasować. No co ja mogę zrobić? Dawaj pas. Mogę liczyć tylko na to, że mnie nie dogoni z punktami. No to wygrałem. Wygrałeś rundę. O kurczę. Ale ja nie mam czym, kurde. Tego nie mogę użyć. Nie, no dobra, no ja też spasuję. Aha, czyli przegrałem. Rozumiem, rozumiem. Dobra. No tak. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Nie bądź taki mądry. Miałem pogodówki. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Pogadamy? Szukam kobiety. Jak wszyscy. Nie, nie jak wszyscy.
Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. No. Przejdźmy do rzeczy. Napiję się. Czemu napiję nie? Się. Lepiej się gada. Możemy przejść do rzeczy. Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Ciekawie. Dobra, no skąd ją znasz? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. O kurczę, son. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter Odim, do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Rozumiem. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Aha. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? Nie twoja sprawa, człowieku. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. Będzie trzeba, kurde, posprawdzać. My ludzie gościńca musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Aha, i wsiąknął. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, na razie Nilfgaardczyków, ale to zrobimy sobie na następnym odcinku. Tutaj w tej grze będą oczywiście walki, będziemy uczestniczyć i sprawdzać te wszystkie moce naszego bohatera, będziemy go udoskonalać, zobaczymy. Jak to przyjdzie, jak, przede wszystkim jak wy to przyjmiecie, jak wam się podoba. Jeżeli wam się podoba, zostawiacie łapę, ja wtedy wiem, że wam się podoba. Jeżeli wam się nie podoba, też zostawiacie łapę albo w dół, albo w górę, albo w bok, w poprzek tam, czy tam jak tam macie. No to dzięki, tyle na dzisiaj, trzymajcie się.